Zaczęło się od tego, że pomyśleliśmy sobie, że dobrze by było, gdyby podczas spotkań konsultacyjnych, żeby pojawiło się takie miejsce, może gdzie i komunikat, że każdy mieszkaniec, który chce uczestniczyć w spotkaniu, może przyjść z swoim dzieckiem i to dziecko będzie zaopiekowane. Hania Achremowicz, która w tym konsekwencji się zajęła, powiedziała: słuchajcie, nie o to chodzi, żeby zorganizować miejsce, w którym dzieciaki będą miały zapewnioną opiekę, ale chodzi o to, żeby te dzieciaki po prostu zapraszać i włączać w konsultacje, aby w konsekwencji byli takim równoprawnym partnerem. Często tradycyjnie, kiedy organizuje się jakieś ważne wydarzenie, tworzy się osobny stół dla dzieci. Chcemy zrobić jeden stół, większy, do którego zaprosimy dzieci, dostawimy trochę krzeseł, trochę zniesiemy hałas, który one wnoszą i to, że nie wszystko, co powiedziały, jest dla nas zrozumiałe, ale dzięki temu, że one siedzą z nami przy tym stole, jakby uczą się tego debatowania, wysłuchiwania od najmłodszych lat i dzięki temu, kiedy same stają się dorosłe, mają już narzędzie do tego, żeby w sposób włączający dyskutować z innymi o tym, co wspólne. Ogólnie mówię, że ludzie chcą się angażować, ale często spotkam się z podejściem, że to i tak nic nie da, że lepiej to zaangażowanie przynieść na inne pole. Więc jeżeli tylko uda się im pokazać, że konsultacje mogą coś realnie zmienić, że dzięki tym konsultacjom mogą zaistnieć, mogą wybrzmieć realne problemy z miasta i mogą się znaleźć na nie rozwiązania, to młodzież jest tak najbardziej chętna. Różnie bywa, ale często nas słuchają. Istotne są właśnie, żeby mówić dorosłym takie rzeczy. No i chcielibyśmy, żeby tak było, żeby ktoś słuchał.